Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie gulasz. Gulasz w bardzo prostej postaci. Będzie obsmażone mięso bardzo mocno na patelni, a później duszone w soku pomidorowym z cebulą, ogórkami konserwowanymi. Do tego trochę przypraw, a jakich już za chwilę się dowiecie. A więc zaczynamy. Najpierw pokroję mięso w kostkę. Mam tutaj kawałek takiej, wiecie, karkówki. Zostało mi z ostatniego razu, bo była większa, ją przekroiłem i ta jest taka gorsza. Jak widzicie, tu jest trochę schabu, tu jest trochę karczku, no taka mieszanina, ale mniejsza z tym. Można użyć również łopatki, czy można użyć schabu, czy kurczaka, czy nawet wołowinę. Ale to zależy tylko od preferencji waszej. Dobra, kroimy w kostkę. Kawałki takie, jak widzicie, dość duże. One się zaraz smażą. To nie jest taki, wiecie, gulasz, o taki, o, a później jest skwarka w patelni. Nie, nie. Ja czegoś takiego nie robię. Mięsa niczym na razie nie przyprawiam. Rozgrzewam porządnie patelnię i dopiero zrobimy to, jak ono się obsmaży. Na patelnię wlewam troszkę oleju. I nadal czekamy. To musi być dobrze rozgrzane wszystko. Musi skwierczyć. Trafił się tutaj za duży kawałek, więc go troszkę zmniejszyłem. Ten może też. I wrzucamy mięso pomalutku, stopniowo, żeby nam patelnia nie ostygła, żeby ten tłuszcz nam nie ostygł i mięso nie zaczęło się gotować. My musimy to porządnie obsmażyć. I przez chwilę nie dotykamy przed przemieszaniem. Niech to się fajnie tam zetnie od spodu, to mięso. Mięso nam się rumieni, ale my czasu marnować nie będziemy. Pokroimy trzy średnie wielkości cebule w kostkę. Kostka nie musi być drobniutka, może być gruba. Spójrz, o tak. Cebula pokrojona, zerknijmy do mięsa. Mięso pięknie zaczyna się rumienić, zobaczcie. O to właśnie chodzi. Mięso musi zrumienić się z dwóch stron. Musi pięknie wyglądać i dopiero wrzucimy cebulę i wszystko przyprawimy. Myślę, że przyszedł już czas, żeby dodać cebulę i wszystko przyprawić. Przyprawiał będę oczywiście solą. Na razie dam tylko troszkę, później oczywiście jak już sos będzie gotowy, spróbujemy i możemy jeszcze przyprawić wedle gustu i upodobań. Teraz świeżo roztarty czarny pieprz. Bez tego nie może być. Tutaj mam łyżeczkę kolendry, którą rozetrę w moździerzu. I trochę oregano. Chwilę to wszystko musimy podsmażyć. Jaki zapach się teraz wydobywa oregano w połączeniu z kolendrą. Coś niesamowitego. Teraz wkroję trzy ząbki czosnku. Już mogę dodać z tego względu, iż cebula jest już zeszklona. Przemieszam delikatnie i pokroję kilka konserwowych ogórków. Ogórki kroję w kostkę.
od razu pokroję jedną papryczkę chili razem z pestkami. Ależ to już apetycznie zaczęło wyglądać. Ok, teraz wrzucamy łyżkę musztardy. Dodaję ogórki i chili. Jak widzicie, tylko kilka składników. Potrawa bardzo prosta. Praktycznie już kończymy gotowanie. To znaczy kończymy pracę przy tej gulaszu. No i teraz wszystko zalewam sokiem pomidorowym. Przykrywam, zmniejszam całkowicie płomień i będę dusił tak około 45 minut, tak przypuszczam. Być może będę dusił godzinę. Po prostu musimy sprawdzać mięso. Ono musi się rozpływać w ustach. A więc do zobaczenia za chwilkę. No i mój obiad jest już gotowy. O, jak pachnie. Co, zrobił się taki fajny, gęsty. Jest bardzo aromatyczny. Mięso mięciutkie, więc nakładamy na puree ziemniaczane, które pozwoliłem sobie zrobić poza wizją. I teraz nasz sos. O Boże. Więcej mięsa. I na górę trochę natki pietruszki. I voilà, próbujmy. Bo powiem szczerze, że jakiś się aromat wydobywa, zapach, po prostu robię się coraz bardziej i bardziej głodny. Obiad idealny. Wszystko jest wręcz kremowe. I te dorzucone ogórki, które nadają taki, wiecie, takiego balansu w tym całym sosie. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i takich prostych potraw z kilku produktów. To jest po prostu niebo w gębie.